No dobrze, moi drodzy. Hej, cześć, witajcie w kolejnym materiale. Zagrajmy w Watch Dogs 2. I tak, moi drodzy, nie wiem, jak ten odcinek wyjdzie, bo już troszeczkę nie nagrywałem. Niestety. Nie mogłem. No, można powiedzieć, że to prywatne moje takie, no, sprawy. Nie będę tutaj już się, no, wypowiadał na ten temat, ale też chciałem troszeczkę odpocząć. Troszeczkę będę pewnie kaszlał, bo jestem troszeczkę, no, przeziębiony, ale jest lepiej. I no, zobaczymy. Kurde. No już! Co za kurde gość? Co za menda jedna? O kurde, ich tam trzech jest. O lu. Ała. Dobra, moi drodzy. Idziemy wykonać jakąś może mi... A właśnie. Jak ja się nie mylę, ja miałem jeszcze do zrobienia chyba. Czekajcie, tu jest. Tu mamy. A właśnie, ja już sobie przypominam, dobra. Musimy iść, moi drodzy, sobie teraz trochę pomalować. Dlaczego tak? Halo. Toż to jest tylko 180. Staram się troszeczkę, jak to się mówi, odchylać głowę do tyłu, żeby tak nie słychać, bo to ja mam teraz, jak możecie poznać, no, po głosie, mam inny, no, mikrofon. Troszeczkę, może lepszy, nie wiem, na razie powiem wam, dobrze. Konfigurowałem go trochę, ale no zobaczymy. Dobra, jak tu kurczę wejść? Ojajaj. Kurde, najgorzej. A czekajcie, czy ja mogę... O kurde. Gdzie to prowadzi? Aż tam na górę? Ja piórkuję. Czekajcie, kamera. Ejajaj. Tu więcej kamer nie ma, kurde. I to jest właśnie lipa trochę. Najterminal tam gdzieś na dole, kurde. Czy ja mogę, ale... Kurde, tak tu się zabije. Oj, 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 dobra. Inaczej zrobimy to. A, tu też, kurde. Nie skoczę. Ajajaj. Kurde. Czekajcie, mówię, na ten budynek spróbuję jakoś, nie wiem, skoczyć albo coś, ale nic z tego. Tu by się przydał ten. Ten podnośnik tak naprawdę. Wiecie? Tylko trzeba go, kurde, dobrze poszukać. Na pewno gdzieś tu mogą mieć go. Jack London Square. Dobra. Ja muszę tu znaleźć tego podnośnika, ale nie, o tu już nie będzie. Na pewno nie. Kurde, policja, ja go...
A ja go pokonałem. O ludzie. Ty. Dobra. No nie wiem, zobaczymy. Kurde, jakiś nowy utwór. Jak ja i tak tych utworów nie słucham. Tak naprawdę. Może tu gdzieś, kurde, ale... Ale czego się pchasz? Czekajcie, może tu gdzieś znajdę ten podnośnik. A wiadomo. W takich miejscach bardzo możliwe. Ale... Łojojo! Kurde! Ała! To tu gdzieś może być podnośnik, wiecie? W tych miejscach, w tym owym miejscu, ale... Ale... Kurde! Oho ho! Aż szyby wyleciało, znaczy szkła wyleciało. Kurde, też nie ma? No ja piórkuję. Ja tyle chodzę. Nie ma? Dobra, może gdzieś tu. Dobra, nie żambol. A, moje ucho. Jeźdź do tyłu. Kurde, tędy nie prze... Nie ma nigdzie podnośnika. I tu jest właśnie... Lipa. Kurde, może gdzieś tutaj. Ale chyba nie. Kurcze. Nie wiem, nie pamiętam już, gdzie był podnośnik. Ja wiem, że nim. Chyba jakoś jechałem, ale... Ale to może było w innych tych. W innej okolicy, wiecie, moi drodzy. Na pewno. Do tyłu jedź, palancie. Zadychę. Ty. Dobra, może tu gdzieś, ale... Kurw! Co za? Może gdzieś tu będzie? Kurde, ja chciałem to tu tylko naczepę mam, ludzie. Żadnych podnośników. Też nie. Skąd ty tak żałeś nagle się tu znalazł? Halo. No kurde, gdzie jesteś jakiś pod... No to ja będę latał po całym mieście szukać podnośnika jednego. No ludzie kochani. No już kurde. Uderzyli się jeden w drugiego. Kurde, no widzicie, nie wiem, gdzie jest podnośnik cholerny. Czekajcie, idę tędy, bo zaraz tu policja będzie jechać i... Będą myśleć, że coś kombinuje. I zaraz będą mnie łapać za... Kurczę, wiem, że na pewno da się tam jakoś dostać, tylko... Może tym, łazikiem. O kurde, tu jest jakiś teren prywatny. A ja w niego wlazłem. No to świetnie. Co w ogóle za teren? Cholera, dobra, nie będę wchodzić, pierdziele. Nie chodzi o to, że mi się nie chce, tylko nie chce się tutaj za bardzo wtrącać, po prostu. Kurde, nie ma żadnego podnośnika, naprawdę. No come on, no proszę was. Dobra, spróbujemy jeszcze raz tam wejść na ten... Na tę górę.
Ty. Tu też nie ma. Ha, ha, ha. No, tu jest uli. Gdzie się pchasz, kurde, tym samochodem, ty? Czekajcie, może przejdźmy, ale to też nie będzie. Oj, zaraz, ja miałem przejść. Oj, 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 za szybko, że... Żebym troszeczkę się zagadał. Czekajcie, może gdzieś tu jest ten, ale... Czekajcie. O, proszę. Mamy to. Nie to, kurde. Nie to. Zapominam zawsze, jak to... Oto to. Cholera. Lipa. Ale może tędy jakoś. Kurde, tylko żebym nie spadł. Aj ty. Kurde. Ty. Dupa. Dupa blada. Kurde. To będzie C. Nie C. Kurde, uspokój się, ty. Kurde. Tu go rzucisz? Świetnie. Dobra. Czekajcie, tu powoli, kurde. Ja niepotrzebnie, że... Już! A! Kurde! No co za... Kurde! No co jest? Ja pierniczę! A, przytrzymaj! Dobra. No spokojnie, ja muszę dobrze skoczyć, powiem wam, w to miejsce popieprzone. O, mam! O kurde! O, mam! Fajnie! O kurde, teraz pytanie jest takie... Gdzie ja mam? Tutaj mamy, mamy to! Ui! Znaczy, jeszcze się tak nie cieszę. Tu, tu, dobra. Mamy to. Mamy to! Panie Zielonka. Panie... Widzicie, zapomniałem, jak on się nazywa, no kurde. Panie... No, jak zwał, tak zwał. Kurde, co ja mam tu sko... Wow! Ale skoki. Skoki jak... Super. Kurde, gdzie jest ten malunek? Dodaj graffiti. O, już? Fajnie. Dobra. Zostało jeszcze nam ostatnie. Gdzie to było? Tutaj. A, szybko podróż weźmiemy, moi drodzy, sobie. No i zobaczymy, jak tu będzie. No, gdzie mi przed nosem, kurde, otwierasz drzwi, ty? Co za menda. Dobra. Aha, to jest...
Oops, my bad. To jest... O luj, o kur, ale wysoko. Kurde, jak ja mam... Pytanie... Tutaj też nie dostanę tym. Nie wiem, zobaczymy. Na razie przesterujmy się. Pip. No i czego kur... Tu idzie. Obok tej... Obok tej bramy. No co za ludzie. Dobra, zobaczymy jak to będzie. A tu mamy jakieś niżej mamy. Tu chyba będzie można. Tak mi się wydaje, że będzie tutaj można. Stój! Dobra. Dobra, mam nadzieję, że nie zaczepi. O nic. Kurde. No nie wiem, zobaczymy jak to będzie, ale... się boję. O nie. Czekajcie. Daleko to? Oj, oj, oj. Muszę chyba tutaj się dostać, tak? Nie. Kurde, jeszcze dalej. A dobra, mam tu coś, czekajcie. Po tych rusztowaniach. Ale to jest to samo. A nie. Dobra. Uhu. Latam jak... Dobra, mam. Powiem wam? Na razie... Oho, ho. I dalej nie wiem. Ty. Tu gdzieś powinien być. 911, what's your emergency? Nie, to też nie, kurde. Tu gdzieś... Kurde, ale wysoko. Ja pierniczę. Jak ja mam tam się dostać? O ludzie. 43 metry stąd. O Matyldo. Tędy też nie. A dobra, nie zobaczyłem. Wybaczcie. Moja nieuwaga. Tam jest na górze ten przecież, zauważyłem teraz. Jest, dobra. Ono tak ten podniesie na dół? Żeby tak się nie okazało, że tu zostanie jeszcze kurde z metr albo... Nie, dobra. W dół! W dół, dobra. X. XX. Kurde. Właśnie to jest taka pora roku, o ludzie. Mam nadzieję, że tam nie będzie słychać, ale... Dobra. No zobaczymy, zobaczymy. Ostatni malunek, dodaj graffiti. Na oknach? O ludzie. O ludzie, na oknach.
No i udało się. Do wszystkich trzech oknach. Ja pierdzielę. Jest, pięknie, udało się, fajnie. Gdzie? W górę, w dół. Dobra. Misja wykonana, fajnie. No dobra. Dobra, wychodzimy. A właśnie, po co ja będę wychodził stąd, jak mogę się przeteleportować do sklepu. Dobra, co my tu mamy? Ale mis... Co? Kolejne? O ludzie, dobra, na razie tym się nie będziemy zajmować, czekajcie. Bo wiem, że tu mamy jakieś główne misje jeszcze chyba. Główna po atak na Bloom. Ja muszę mieć milion tych followersów. Ponoć milion, ale nie wiem jak to będzie. To chyba to trzeba będzie zrobić. No pochybel nudle, no bo co innego jak tu nie ma online. Online nawet nie chce się czepiać. A zobaczymy, dobra, na razie pokażę na mapie, niech pokażę, gdzie to jest. Dobra, tu się przeteleportujemy. Mam chyba zaznaczony już na mapie, tak myślę. Marcus, I'm looking at some of your handiwork. Right fucking on. Thank you, fan club president. We getting more followers? Oh yeah, we got followers. You did good, Marcus. I think we can pack it in. I'm just getting started. There's one target you didn't think of that I've been dying to hit. Oh yeah? What is it? You'll see. It'll be on the news. No, that's... Dobra. Okej, okay, zaznaczamy tę misję. Nie to, nie. To, śledź. Spotkaj się z Rejem w dziupli. Dobra, leci im do niego. Zobaczymy, co on tam ma do zaoferowania. Najwyżej... O nie, nie, bo myślałem, że troszeczkę trwa już ten materiał. Bo innym programem nagrywam, który mi właśnie pokazuje czas. I tu jest właśnie taki dobry plus, powiem. Ale nie będę zdradzał nazwy tego programu. Po prostu dla bezpieczeństwa. Dobra, idziemy do kryjóweczki. Ej, tam obok ciebie siedzi ten. Stoi. Dobra. No zobaczymy, co on tam do zaoferowania ma, ten Ray. O, jest Itara, jest ten. A, Ray to jest ten, dobra, bo ja zapomniałem, jak on kurde wygląda. Zapomniałem, naprawdę. Hey, yo, T-Bone. I'm ready, man. I'm pumped. No, seriously, hacktivist mode, activate. Hey, man, how do we get Bloom? What? Hold on to your joystick, son. You kids are gonna need to work your way up to Bloom, even with me helping. Ray, are you briefing him without me? We were supposed to do that together. No, I just didn't want to trouble you. What trouble? No trouble. Come on, Marcus, let's brief. Okay. So, let's look at the Big Shot data harvester, our friends at Noodle. Now, every time you search for discount refrigerator or bulldozer porn, they learn more and more about you. Data profiling 101? Right. But what you didn't know was that Bloom's already got their grubby paws all over that data. Oh, shit. Oh, this is good, Satara. Noodle's data is just what Bloom needs to strengthen the bellwether. Dig their puppet strings in deeper. You know, if we could get a hold of this ammunition, we could take down a whole lot of different targets. I can help with that. You can't hack Noodle unless you get into the server farm. You can't get into the server farm without clearance. Hell, you can't even get on the grounds unless you're an employee there. Who the hell you think Rob Zombie over here gets his intel from? Tell me you got clearance.
Oh, man, I'm trying to stay low-key right now. One of my leads is breathing down my neck. A skąd ty żeś się wziął? Tell him what you told me, Horatio. Noodle buses. I snagged an exploit for credentials. I could get you to the buses. All you gotta do is drive it in. They'll think you're one of the bus drivers. Shit. Yo, let's roll, son. All right. Hey. Let's do this. O ludzie, co za wariaty. No, zobaczymy. Dobra. Gdzie ja mam iść? Gdzie ja mam iść? Spotkaj się z choratem w sklepie odzieżowym. Wiecie co, moi drodzy, my sobie tę misję zrobimy może w kolejnym materiale, a teraz z wami się cóż, żegnam i cóż, trzymajcie się, cześć!